A, ja tu pracuję. Nie będzie to łatwy wieczór, ale będzie piękny. To jest rzeczywiście książka zjawisko, książka, która jest potrzebna dlatego, że jej nie było. Po pierwsze padł temat aktorek zawodowych, bo najłatwiej jest dzisiaj być gwiazdą, najtrudniej jest być aktorką. Po drugie aktorstwo przestało być tematem opisywanym, to znaczy w tej chwili już bardzo nieliczni są dziennikarze, którzy próbują się zmierzyć z fenomenem aktorstwa, budowania roli, kreacji, próbują zrozumieć, w jaki sposób buduje się postać, jak się ją tworzy, jak ona powstaje, z czego, jak życie przenika. I pojawia się Łukasz Maciejewski, którego znamy doskonale jako i krytyka filmowego, i dziennikarza, autora książek. I postanawia sportretować aktorki, które zaznaczyły się w kinie, ale też co do których ma emocje. Zadanie trudne, spotkania się z najważniejszymi aktorkami polskiego kina i teatru. Krytyczka Elżbieta Baniewicz mówi, że najważniejsza jest obsada. No takie obsady jak dzisiaj w kinie Atlantik, to możemy sobie w polskim kinie pozazdrościć. Obie te książki, ale będę mówił o tej książce wydanej przez wydawnictwo Znak, aktorki portrety, obie te książki opowiadają nie tylko ten fragment historii kina, którego udziałem są aktorki, ich biografie, ich losy, ale opowiada też pewne zjawiska społeczne, zjawiska polityczne, pokazuje w jaki sposób bohaterki dzisiejszego spotkania były też, czy są uwikłane w rzeczywistość, w rzeczywistość społeczną, w rzeczywistość polityczną, historyczną. To jest efekt bez wątpienia czegoś głęboko przemyślanego, nawet jeżeli to jest intuicyjne, bo wybitnych aktorek mamy, nasz kraj ma urodzaj. Nie ma urodzaju na wiele rzeczy, ale jeśli chodzi o aktorów, aktorki, to mamy urodzaj. I rzeczywiście takich tomów można by stworzyć no, spokojnie 5. Ale dlaczego akurat panie? No bo ja darzę panie właśnie i pozostałe bohaterki tomu, obu, no, wielką estymą. I ta estyma jest ważniejsza niż nawet takie nazywanie właśnie miłość, niemiłość. No po prostu ja was szanuję. Uważam, że jesteście wielkimi artystkami. To może panią Emilię Krakowską zapytam, jak się rozmawiało z Łukaszem? No... Zasłabłam. I już mógł ze mnie wszystko wyciągnąć. To się nazywa, proszę państwa, talent. Talent. Wdzięk ma ten człowiek. Zawsze wyczuwam, prawda, że dziennikarz jest tak strasznie miły, ale tak kombinuje. Kombinuje i tutaj wie, że no, proszę pani, ja panią tak wielbię. To ja się strasznie boję, jak mnie tak wielbią, prawda? Po prostu wiem. Nieraz dziennikarzom mówię różne głupstwa ze względu na to, z miłości bliźniego, proszę państwa. Dlaczego? Ponieważ wiem, że musi zapłacić za telefon, za czynsz, że musi to wszystko zrobić. Wobec tego, no mówię, no bo drugie pytanie, a jak mężowie, a jak tam te kochankowie? No to ja mówię, proszę bardzo, ale tam dodam sobie jeszcze. Teraz się i państwo wiem, będziecie że nikt zastanawiali. Ten, nikt ten człowiek w ogóle ode mnie się nie dowie prawdy żadnej. A co innego z panem Łukaszem, bo widzę, że jest, człowiek kocha to, co robi. Że fascynuje go sztuka, życie, film, więc wchodzimy razem w ten świat. Czasem nie było łatwo. Pani Bożena Dykiel zaciągnęła cię w miejsce, które w moim odczuciu jest jak najdalsze od takiej no, rozmowy szczerej o życiu i o zawodzie, ale może się mylę. Wie pan, ja jestem osobą bardzo zabieganą. Jestem zmęczona,
Dlatego, że zasuwam po prostu na paru etatach i zawodowo, i w domu, i jako ogrodnik, i jako kucharka, i jako zakupczyk, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam bardzo mało czasu. Powiedziałam, mam chwilę, bo jestem u fryzjera. Więc możemy się umówić po prostu u fryzjera. Trochę mi to czasu zajmie. A to jest w ogóle podstawowa rzecz, jeśli chodzi o tak zwaną rozmowę i wywiad. Jeżeli osoba, która przychodzi robić z nami wywiad, właściwie goni tylko i wyłącznie za sensacją i zadaje podchwytliwe pytania, to mnie taki wywiad nie interesuje. Ja natomiast tutaj w Łukaszu zobaczyłam młodego człowieka, który umie słuchać, jest przede wszystkim bardzo dobrze wychowany, co się bardzo rzadko zdarza. Przynajmniej ja się spotkałam parę razy z niezłym chamstwem wśród dziennikarzy. Omijam z daleka, nauczyłam się nazwisk. Więc wiecie państwo, rozmowa to jest tak jak po prostu spowiedź do księdza, że człowiek, jeżeli ktoś umie słuchać i jest niezwykle delikatny, kruchy i zadaje nam mądre pytania i czeka na te odpowiedzi, nie spieszy się, nie szuka sensacji, to rozmówca się inaczej otwiera, inaczej rozmawia, inaczej taką rozmowę się to po prostu traktuje. Ja już mam bliżej niż dalej, więc ja po prostu bardzo skrupulatnie wybieram rozmówców. Po prostu szkoda mi mojego czasu. A tutaj nie było mi szkoda tego czasu, bo poznałam bardzo fajnego chłopaka. Dużo w tej książce jest też właśnie o tej kapryśności, o której mówiłem na początku, o jakichś niebezpieczeństwach tego zawodu, o tym, że czasem ktoś nie chce wyciągnąć ręki. Patrzę na Małgorzatę Zajączkowską, teraz wspaniały sukces Noc Walpurgi, film nagradzany, i Marcina Bortkiewicza, i wspaniała rola Małgorzaty Zajączkowskiej w tym filmie. Z tej rozmowy twojej z Łukaszem wynika, że po tych wspaniałych amerykańskich sukcesach i wróciłaś do Polski i wcale nie było tak łatwo. Wróciła, można powiedzieć, gwiazda. No powiedzmy sobie szczerze, nie ma co tu owijać w bawełnę, grająca na Broadwayu i najwspanialszych reżyserów amerykańskich. Wróciła gwiazda. I co się wtedy działo w twoim życiu w Polsce? No i gwiazdę bardzo chętnie zapraszali na przyjęcie, bo gwiazda opowiadała fajne anegdoty. Ale jeżeli chodziło o pracę, to mi wszyscy mówili, wiesz co, ja nie mogę ci tak zaangażować po prostu. Ja muszę dla ciebie mieć coś specjalnego. No i do tej pory szukają. Łukasz nie tylko potrafi zadawać pytania, ale wnikliwie obserwuje człowieka. I ja coś mówiłam i sobie myślałam, on w ogóle nie zapamięta tego, co ja mówię i właśnie po co ja mu to mówię. Następny dziennikarz, który będzie pisał, ja będę musiała to wszystko poprawiać i się męczyć. I potem Łukasz przysłał mi tekst i ja się bardzo wzruszyłam, że on tak na mnie spojrzał i że wyciągnął tyle rzeczy, które nawet mu nie powiedziałam, ale on się domyślił. I on przypomniał mi rzeczy, o których ja zapomniałam w swoim życiu. Ja mu rzucałam parę słów, a on napisał całą historię i to mnie bardzo wzruszyło, że on jest pisarzem. Wyobraźnią jak gdyby maluje nasze życie. Nasze trudy, nasze znoje, czasem nasze radości. Na ogół wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy zniewoleni artyzmem tych postaci, które odeszły od nas. Ja zażartowałam, ale to nie jest żart, to ja naprawdę cieszę się, że jestem wśród żyjących i uczę się tego wszystkiego, co nas w codzienności co chwila otacza. Będzie śmiesznie, jak powiem, że wielu momentów nie pamiętam, co jest nieprawdą, bo pamiętam wszystko, jeśli chodzi o warsztat zawodowy.
o wyobraźnię, o twórczość, to co się nazywa twórczością. Naprawdę serdecznie cieszę się i gratuluję pokoleniu obecnemu, że znajdują się takie osobowości jak... No, dużo ich jest. Jest ich dużo, naprawdę dużo, co jest wielką naszą radością i ja wierzę w to, że będą się rozmnażać w dalszym ciągu. Póki chcą, to ja nie chcę żadnego innego zawodu, ale póki chcą rozumnie oczywiście, bo czasem jak mnie chcą, my jesteśmy, prawda, my jesteśmy trochę do wynajęcia, prawda? Zawsze do wynajęcia. Komuś się uroi w głowie, a my to wykonujemy. Czasem nie trafiają, czasem trafiają. A co do fenomenów natomiast, taki cud, jaki mi się zdarzył, to znaczy, że w moim wieku, a nie powiem w jakim, bo nie pamiętam, zaczęłam się pokazywać na Golasa. W obcym ciele widziałem teraz. Ale to nie tylko, proszę pana. Wardykowskiego, ale mówię o filmie, który dopiero co widziałem. I tego bym nie przewidziała, marząc o aktorstwie, bo to jest naprawdę nie do przewidzenia i to kocham w tym zawodzie, że w zasadzie może zdarzyć się wszystko. Takie mamy życie. Jeżeli jesteśmy kilkadziesiąt lat na scenie, ja kocham teatr tak jak moje koleżanki, i raz jestem zaangażowana, raz nie, ale cały czas wiem, że kocham ten zawód i to jest najważniejsze. Ja nie jestem fanatyczką tego zawodu. Ja nie jestem osobą, która dla aktorstwa dałaby się pokroić. To może jest tutaj niemodne wśród grona tak... Ja mam taki duży luz, słuchajcie, na temat, nigdy nie niosłam kaganka z oświatą, ani nigdy nie byłam kimś, kto myślał o tym. Ja miałam ogromne szczęście. Od samego początku swojej jakby drogi zawodowej miałam nieprawdopodobne szczęście, bo bardzo szybko zaczęłam pracować. Potem miałam tak duże zamieszania. Ja się tak najadłam tego aktorstwa, że mi generalnie tak wystarczy. I jestem w takim momencie swojego życia, że chętnie zajęłabym się różnymi innymi rzeczami, a jak już stoję na tej scenie, to się tam czuję taka absolutnie na właściwym miejscu. Ja po prostu bardzo kocham być kim innym na scenie czy w filmie. To jest według mnie ta najpiękniejsza strona zawodu naszego, że możemy jakieś iluzje, marzenia przekuć na rolę, że możemy być kimś zupełnie innym niż jesteśmy w życiu i kim nigdy w życiu nie moglibyśmy być. Jeżeli w życiu potrafimy być sobą, nie gramy, nie udajemy, nie oszukujemy, to tym lepiej potrafimy grać na scenie. Ktoś, kto gra w życiu na scenie, już jest nie do przyjęcia. Nie można cały czas grać, więc trzeba coś zagrać wieczorem czy w ciągu dnia na zdjęciach i potem się natychmiast od tego odciąć. Nigdy nie zrozumiem aktorów, którzy cały czas w sobie noszą rolę, jak w ciąży są bez przerwy, a to wychodzi jako Macbeth i w domu też resztki Macbetha ma w sobie, albo wychodzi jako jakiś idiota i w domu też jest idiotą. Ja tego nie mogę pojąć. Po prostu trzeba, spada kurtyna, zmywam twarz albo na przykład kończą się zdjęcia. Ja wracam do siebie. Zaczynam być sobą, tą Magdą. Potraktowałam tę książkę i zaszczyt, jaki mnie spotkał, że jestem w gronie tak zacnym. Potraktowałam to jako nie opowieść o sobie, choć oczywiście o sobie tam siłą rzeczy mówię, ale jako kronikę czasu. Czasu, który mija, bo spotykam się, przecież jestem w Teatrze Ateneum i z moimi kolegami młodszymi, dużo młodszymi, którzy mnie pytają często o takie rzeczy, bo oczywiście nie wiedzą, co to był stan wojenny. Także potraktowałam to jako zapis świata, który odchodzi. Zapis kontaktu z ludźmi, atmosfery. To jest ogromnie ważne. I czy również anegdotycznych zdarzeń, które się zdarzają, kiedy się pracuje dłuższy czas w gronie konkretnej grupy ludzi. Jako taki hołd też dla tego świata, dla przyjaciół, profesorów, rodziny. I tak to wyglądało. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo
wybieram tych, z którymi chcę rozmawiać. I pana Łukasza już sobie poobserwowałam w jego występach w Tygodniku Kulturalnym, w TVP Kultura. On w tej książce, udało mu się te rozmowy tak przeprowadzić i tak je napisać, że wydobył odrębność każdej z postaci, z którą rozmawiał. I nagle się odbył telefon od Zosi Kucówny, która powiedziała: Marto, przed chwilą kupiłam książkę Łukasza Maciejskiego, aktorki. Kupiłam, wróciłam do domu, zasiadłam, przeczytałam ją i muszę ci powiedzieć, przeczytałam twoją rozmowę jednym tchem. I powiedziała: jakie ty masz ciekawe życie. Czy ty z tej książki jesteś zadowolony, Łukaszu? Ja tak dzisiaj, bo przede wszystkim jestem stremowany. Panie mnie tak i Remigiusz dodały mi trochę animuszu, bo tak w gruncie rzeczy nie wygląda, może jestem skromnym dosyć człowiekiem i bardzo się obawiałam tego zderzenia, ale z czytelnikiem, z paniami, co panie powiedzą, ale myślę, że niezależnie od tego, bo przecież to nie jest, nie ma obowiązku, żeby te teksty się podobały. Panie się wszystkim podobacie, natomiast to tak jak jest napisane, pewnie będą jakieś głosy krytyczne, ale absolutnie było warto. To znaczy spotkania z wami, rozmowy. Tak jak mówiłem, podstawa była jedna. Rozmawiam z artystkami, które szanuję. To są takie doznania mocne, emocjonalne, gęste, intelektualne również, intymne, że no, którejś z telewizji powiedziałam, sam sobie zazdroszczę tych chwil spędzonych z wami i tego, że właśnie, bo tego nie poruszyliśmy, że to są właśnie, podkreślam, aktorki.